23 grudnia Kościół oddaje cześć świętemu Antoniemu od świętej Anny Galvao, prezbiterowi. Antoni przyszedł na świat w 1739 roku w stanie San Paulo w Brazylii. Miał jeszcze 9 rodzeństwa. Jego rodzice byli aktywnymi działaczami społecznymi i politycznymi, a także gorliwymi katolikami. Ojciec był kupcem wojskowym i należał do trzeciego zakonu franciszkańskiego. Matka przed śmiercią prosiła, by jej ubrania rozdać ubogim. Zmarła w wieku zaledwie 38 lat. Ojciec, by mu zapewnić dobre wykształcenie, wysłał go do szkoły prowadzonej przez jezuitów. Tam już wcześniej uczył się jego brat. Antoni pragnął zostać kapłanem jezuickim, jednak z powodu prześladowań jezuitów podjął decyzję o wstąpieniu do zakonu franciszkanów. W wieku 16 lat zrezygnował z dobrze zapowiadającej się kariery i rozpoczął formację zakonną w nowicjacie franciszkańskim w Rio de Janeiro. Przyjął wówczas imię Antoni od świętej Anny. 16 kwietnia 1761 roku złożył śluby wieczyste. Po roku przyjął święcenia kapłańskie. Pracował w mieście San Paulo niemal przez całe swoje życie. Był wielkim i gorliwym czcicielem niepokalanej. Nazywał się sługą i niewolnikiem Maryi. Był znakomitym spowiednikiem, kaznodzieją, pełnił również funkcję furtianina. Rozmawiając z przychodzącymi do klasztoru ludźmi, poznawał ich biedy i pokonywał często wielkie trudności, by im pomóc. Mówiono o jego darze uzdrawiania chorych. Szczególną troską otaczał chorych i bezdomnych. Na pewien czas wygnano go z miasta, gdyż wstawił się w obronie żołnierza, który lekko obraził syna, wyższego rangą wojskowego. Żołnierza skazano na śmierć, ale dzięki jego interwencji zaniechano wykonania kary. Założył również Stowarzyszenie Poczęcia Naszej Pani od Opatrzności Bożej. Ponad 30 lat był spowiednikiem i opiekunem duchowym tej wspólnoty. Gdy mianowano go mistrzem nowicjatu i z tego powodu powinien był opuścić San Paulo, współbracia i mieszkańcy miasta prosili przełożonego, by go pozostawiono w mieście, gdyż nie wyobrażano sobie życia bez niego. Na krótko opuścił klasztor San Paulo, wyjechał, by założyć klasztor w Socoraba. Do końca życia mieszkał i służył ludziom jako kapłan w mieście San Paulo. Zmarł w opinii świętości 23 grudnia 1822 roku. 11 maja 2007 roku papież Benedykt XVI dokonał jego kanonizacji. Jest pierwszym beatyfikowanym i kanonizowanym Brazylijczykiem. W homilii podczas mszy beatyfikacyjnej 27 października 1998 roku papież święty Jan Paweł II powiedział o nim: Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii. Te słowa świętego Pawła skierowane do Tymoteusza trafnie opisują życie brata Antoniego od świętej Anny, który pragnął realizować swoją konsekrację zakonną, opiekując się z miłością i oddaniem ludźmi strapionymi i cierpiącymi oraz niewolnikami w Brazylii. Dziękujmy Bogu za trwałe, dobroczynne oddziaływanie potężnych energii ewangelicznych, jakie Duch Święty wzbudza aż do dnia dzisiejszego w wielu sercach za sprawą brata Antoniego. Jego wiara prawdziwie franciszkańska, przeżywana w duchu ewangelicznym i wyrażana przez apostolską służbę bliźnim, stanie się bodźcem do naśladowania go jako człowieka pokoju i miłosierdzia. Założone przez niego Stowarzyszenie Pobożnych Kobiet pod wezwaniem Maryi i Opatrzności Bożej nadal przynoszą zdumiewające owoce. Błogosławiony był gorliwym czcicielem Eucharystii, nauczycielem i obrońcą ewangelicznego miłosierdzia, roztropnym kierownikiem duchowym wielu ludzi, obrońcą ubogich. Niech Maryja Niepokalana, której synem i wiecznym niewolnikiem pragnął być brat Galvao, oświeci serca wiernych i wzbudzi w nich głód Boga, aby umieli złożyć dar z siebie w służbie Królestwa przez świadectwo prawdziwie chrześcijańskiego życia. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce święty Antoni od świętej Anny wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za Jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu, Jezusie Chrystusie,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.